Witaj. Chcę Ci dzisiaj pokazać coś, co bardzo Ci pomoże w przygotowaniach do matury. Jak wiesz, podczas egzaminu maturalnego masz dostęp do wybranych wzorów matematycznych, jednak nie ma tam wszystkich wzorów, które mogą Ci się przydać. Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałam zestaw uzupełniających wzorów do matury, które stanowią takie swoiste dopełnienie wzorów, które masz w tablicach maturalnych. Link do pobrania tego pliku w formie PDF jest w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że bardzo Ci pomoże. Na początku omówmy sobie pokrótce każdy z tych wzorów, a następnie zrobimy po przykładowym zadaniu do każdego wzoru, abyś dokładnie wiedział, jak on działa i kiedy możesz go zastosować. Więc tak, zaczynając od lewej strony. Pierwszy wzór to jest wzór na przekątną kwadratu d równa się a pierwiastka z 2, gdzie a to jest długość boku kwadratu. Kolejne wzory mają związek z sześcianem, nie ma ich w tablicach maturalnych. Wzór, z którego możesz obliczyć przekątną całego sześcianu, to jest a pierwiastek z 3. Objętość sześcianu liczymy ze wzoru a do potęgi trzeciej, natomiast pole całkowite sześcianu liczymy ze wzoru 6 razy a do potęgi drugiej. Jeżeli chodzi o prostopadłościan, wzór, za pomocą którego policzysz całą przekątną prostopadłościanu w bardzo prosty sposób, to jest pierwiastek z sumy a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat, gdzie a, b i c są to trzy krawędzie prostopadłościanu. Kolejna bardzo ważna zależność to są zależności w trójkątach. O takich specjalnych kątach są to trójkąty prostokątne. Jeden z nich ma kąty 30 i 60 stopni, a drugi jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, czyli ma kąty po 45 stopni. Jak tego używać, dowiemy się w kolejnych przykładach. Kolejne twierdzenie, którego nie ma we wzorach, przydaje się rzadko, aczkolwiek czasami jest bardzo ważne. Twierdzenie o środkowych w trójkącie, że środkowe w każdym trójkącie przecinają się w jednym punkcie, który dzieli je w stosunku 2 do 1. Też go sobie później użyjemy. Kolejny wzór, na pewno pamiętasz, że gdzieś się pojawił. S równa się V razy T, czyli droga równa się prędkość razy czas. My go możemy sobie dowolnie przekształcać, też o tym powiemy w dalszej części. Kolejny wzór jest na procent składany. Jak to się wszystko liczy, dowiemy się później. Kolejne wzorki czasami są wręcz niezbędne, żeby coś policzyć bardzo szybko. Na przykład liczbę przekątnej w wielokącie wypukłym bardzo szybko policzysz, mnożąc n razy n minus 3 przez 2, gdzie n to jest liczba boków wielokąta. Kolejny wzór na sumę miar kątów wewnętrznych w wielokącie to jest n minus 2 razy 180 stopni. N to znowu jest liczba boków w wielokącie i miara kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym wyrażona jest takim samym wzorem jak suma, tylko musimy podzielić to przez ilość boków wielokąta. Kolejny bardzo ważny wzór, którego nie ma w tablicach i jego praktycznie na każdej maturze możesz użyć, na współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty. Współczynnik kierunkowy a. Będziemy go używać w dalszej części. Kolejne są to współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej. I kolejne wzorki są na błąd bezwzględny i na błąd względny. Pewnie pamiętasz, jak liczyłeś to w szkole. Wzorku tego nie ma w tablicach maturalnych, a często się przydaje na maturze. Więc zaczynajmy od jakiegoś zadania. Pierwsze zadanko, gdzie musimy zastosować pierwszy wzór na przekątną kwadratu, jest takie. Oblicz obwód kwadratu o przekątnej długości 4 cm. Narysujmy sobie taki przykładowy rysunek kwadratu, abyśmy widzieli, o co chodzi. Mamy kwadrat i mamy dane, że przekątna kwadratu ma 4 cm. Patrzymy na schemat, na wzorki. Mamy tam wzór, że d równe jest a pierwiastek z 2. I teraz uwaga, nasza przekątna ma długość 4 cm. Czyli to 4 cm możesz podstawić tylko i wyłącznie za literkę d, która odpowiada nam przekątnej. No bo a to jest bok kwadratu. Kiedy podstawimy za literkę d 4 cm, mamy równanie 4 równa się a pierwiastek z 2. Chcemy policzyć obwód kwadratu.
Jak wiesz, obwód zaznaczamy dużą literką L, czasami też pisze się po prostu oby w. I liczymy to wzorkiem 4 razy A, czyli dodajemy do siebie wszystkie 4 boki kwadratu, czyli wychodzi 4 razy długość boku kwadratu. Żeby policzyć w takim razie obwód, musisz mieć literkę A. Jak dowiedzieć się, jakie jest A z tego równania? Przy A przeszkadza nam pierwiastek z dwóch, więc przez ten pierwiastek z dwóch musimy obustronnie podzielić. Czyli po lewej stronie mamy 4 przez pierwiastek z dwóch równa się A. No i tak jakby policzyliśmy już to A, natomiast pewnie świetnie wiesz, że nie może być taki wynik, że pierwiastek jest w mianowniku ułamka, więc musimy usunąć niewymierność z ułamka. Jak to robimy? Przepiszmy sobie, że A równa się 4 przez pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność w ten sposób, że mnożymy górę i dół ułamka, licznik i mianownik, razy pierwiastek z 2. 4 razy pierwiastek z 2 to 4 pierwiastki z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest po prostu 2. Czwórka i dwójka się pięknie skracają. Tak więc nasz bok A ma długość 2 pierwiastki z 2. Teraz liczymy sobie obwód, czyli L równa się 4 razy A, czyli 2 pierwiastki z 2. A to jest 8 pierwiastków z 2 centymetra. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zobacz, jeżeli byś nie znał tego wzoru na przekątną kwadratu, musiałbyś to policzyć z twierdzenia Pitagorasa, prawda? Bo tutaj mamy kąt prosty. Byśmy mogli to policzyć, że a kwadrat plus a kwadrat, a kwadrat plus a kwadrat równa się 4 do kwadratu. Natomiast wydaje mi się, że tym wzorkiem jest o wiele, wiele szybciej. Kolejne zadanie. Oblicz objętość i pole całkowite sześcianu, jeśli przekątna sześcianu ma długość 6 cm. Tak więc mamy dane przekątną sześcianu, zaznaczyłam ją dużą literką D i mamy wzór, że to jest równe A pierwiastka z 3. W zadaniu mamy napisane, że ta przekątna sześcianu ma długość 6 cm, więc za literkę D, za przekątną sześcianu, podstawiamy 6 cm. Więc 6 równa się A pierwiastka z 3. I podobna sytuacja, jaka była w poprzednim zadaniu. Musimy dowiedzieć się, jakie jest A. Przy A jest pierwiastek z 3, który nam nie pasuje, więc znowu musimy obustronnie podzielić przez pierwiastek z 3. Tak więc po lewej stronie mamy 6 przez pierwiastek z 3 równa się A. I podobnie jak to było w poprzednim zadaniu, wychodzi nam pierwiastek w mianowniku. Nie może być takiej sytuacji, więc piszemy, że A równa się 6 przez pierwiastek z 3 i usuwamy niewymierność z mianownika, mnożąc ułamek razy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. Więc mamy na górze 6 pierwiastków z 3 przez 3. Szóstka i trójka się pięknie skraca. Tak więc nasze A jest równe 2 pierwiastki z 3 i dopiszmy sobie jednostkę centymetra. Naszym zadaniem było policzenie objętości i pola całkowitego sześcianu. Jak widzimy we wzorach, objętość sześcianu liczymy ze wzoru a do potęgi trzeciej. Podstawmy więc za a 2 pierwiastki z 3, które wyliczyliśmy, więc v równa się 2 pierwiastki z 3 do potęgi trzeciej. 2 pierwiastki z 3 musimy wziąć w nawias. Uwaga, gdyby nie było nawiasu, to znaczyłoby, że do potęgi trzeciej podnosimy tylko pierwiastek z 3. Jak podnieść 2 pierwiastki z 3 do potęgi trzeciej? Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli sprawiłoby Ci to trudność, najlepiej rozpisać sobie 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3. I teraz zobacz. Mnożymy ze sobą osobną liczbę, osobno pierwiastki. 2 razy 2 razy 2 to jest 8. Czyli 8 razy, uwaga, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli zwykłe 3. Natomiast jak tą trójkę pomnożymy jeszcze razy pierwiastek z 3, to będą
3 pierwiastki z 3. Czyli mamy 8 razy 3 pierwiastki z 3. Ponownie mnożymy razy siebie liczby, czyli mamy wynik 24 pierwiastki z 3. To jest nasza objętość, 24 pierwiastki z 3. I piszemy sobie jednostki, centymetry, uwaga, sześcienne. Jak centymetry podniesiemy do potęgi trzeciej, to też mamy centymetry sześcienne. Wzór, polecenie do zadania mówiło jeszcze, aby policzyć pole całkowite. Pole całkowite liczymy ze wzoru 6a do potęgi drugiej. Czyli podstawiamy 6 razy i piszemy znowu w nawiasie 2 pierwiastki z 3 do potęgi drugiej. Jak podniesiemy 2 pierwiastki z 3 do potęgi drugiej, to mamy 6 razy 2 do kwadratu, to jest 4, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. 6 razy 4 to 24, razy 3 72 centymetry kwadratowe, bo pole podajemy w jednostkach kwadratowych. I to jest koniec tego zadania. Mam nadzieję, że widzisz, jak bardzo są potrzebne te wzory. Policzmy sobie teraz kolejne zadanie. Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu o wymiarach 3 cm na 4 cm na 5 cm. Jeżeli chodzi o prostopadłościan, jest to bryła grania stosób, który ma w podstawie prostokąt i którego wszystkie ściany boczne również są prostokątami. Jeżeli chodzi o trójwymiarowy rysunek, wyglądałby on mniej więcej w ten sposób, jak tutaj pokazuję. I jego wymiary to A i B to są wymiary prostokąta, który znajduje się w podstawie, a C to jest wysokość tego prostopadłościanu. Wzorek na przekątną prostopadłościanu to jest D równa się pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat plus C kwadrat. Zadanie mówi, że prostopadłościan ma wymiary 3 cm, więc podpiszmy, że bok A ma 3 cm, bok B ma 4 cm, a bok C ma 5 cm. Znając ten wzór, który masz na tej ściądze, wystarczy tylko podstawić wszystko pod ten długi pierwiastek i w zasadzie ta przekątna jest policzona. Gdybyś nie znał tego wzoru, musiałbyś używać twierdzenia Pitagorasa i to dwukrotnie. Także ten wzorek naprawdę bardzo ułatwia liczenie. Tak więc podstawmy wszystko, piszemy D równa się A do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu, dodać 5 do kwadratu. Czyli dalej to będzie 3 do kwadratu to jest 9, plus 16 i plus 25. 9 plus 16 to 25, plus 25 to jest 50, czyli nasza przekątna ma długość pierwiastek z 50 cm, jeżeli chcemy dodać jednostki. Pierwiastek z 50 możemy zapisać jeszcze troszkę łatwiej, wyciągając czynnik przed znak pierwiastka. Aby to zrobić, najprościej jest rozłożyć sobie 50 na czynniki pierwsze. 50 dzieli się na przykład na 2 i to będzie 25. 25 dzieli się na 5, to będzie 5. 5 dzielimy znowu na 5 i to będzie 1. W rozkładzie na czynniki pierwsze teraz grupujemy, łączymy te boki, które się powtórzyły, te liczby, czyli z dwóch piątek powstaje jedna piątka, która idzie przed znak pierwiastka, a wszystko, co zostało same bez pary, idzie pod pierwiastek. Czyli w naszym wypadku pierwiastek z 50 to będzie 5 pierwiastka z 2 centymetra. I w ten sposób obliczyliśmy długość przekątnej prostopadłościanu. Mam nadzieję, że łatwe. Kolejne dwa bardzo ważne trójkąty pojawiają się na każdej maturze bez wyjątku i bardzo Ci polecam ich nauczenie się. Jeżeli nie nauczysz się ich na pamięć, będziesz musiał liczyć takie boki z trygonometrii. Większość osób nie lubi trygonometrii, także tym bardziej polecam Ci te trójkąty, aby z nich liczyć różne zadania. Spójrzmy sobie na kolejne zadanie. Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30 stopni
ma dłuższą przyprostokątną równą 12 cm. Oblicz obwód trójkąta. Naszkicujmy sobie mniej więcej taki trójkąt, o jakim tutaj jest mowa. Czyli rysujemy trójkąt prostokątny. Jest prostokątny, tutaj rysujemy kropeczkę, kąt 90 stopni. Tu będzie 30 stopni, tutaj 60 stopni. I teraz uwaga, jak podpisywać kąty w trójkącie. My tutaj wizualnie widzimy, że ten kąt, który jest na górze, jest mniejszy, ale w trójkącie jest taka zasada, że najmniejszy kąt leży naprzeciwko najkrótszego boku. Czyli zobacz, widzimy, że podstawa jest tutaj najkrótsza, więc naprzeciwko tej podstawy tego trójkąta, czyli tutaj, naprzeciwko będzie kąt 30 stopni. Ja to teraz wymarzę tą strzałkę, żeby nam nie przeszkadzała. Przeciwprostokątna jest najdłuższa, no bo ona jest naprzeciwko kąta prostego 90 stopni, który jest największy w tym trójkącie. Natomiast naprzeciwko 60 stopni jest ten średni bok. I to jest bardzo, bardzo ważne do podpisywania długości, które są na rysunku. Bo zobacz, nie zawsze masz takie zadanie, że możesz ten trójkąt narysować dokładnie w taki sposób jak ja, dokładnie w taki sposób, jak jest na naszej ściądze. Czasami ten trójkąt już masz narysowany i musisz teraz umiejętnie podpisać długości, gdzie jest A pierwiastek z trzech i gdzie jest 2A na tym trójkącie. A te trójkąty mogą być bardzo obrócone. Na przykład zobacz, gdyby ten trójkąt był przewrócony w tą stronę i tu by było 30 stopni, no to podpisanie jego już mogłoby się okazać nie takie łatwe jak w naszym przypadku. Dlatego naucz się takiej zasady, które Ci teraz powiem, żeby zawsze zrobić to bezbłędnie. I teraz tak, bok najkrótszy tego trójkąta o kątach 30, 60, 90 stopni to jest bok A. I on zawsze leży naprzeciwko kąta 30 stopni. Czyli szukasz kąta 30 stopni i naprzeciwko niego piszesz bok A. W naszym przypadku, w tym drugim odwróconym trójkącie, bok A byłby tutaj. Ponadto przeciwprostokątna zawsze ma długość 2A, jest dwa razy dłuższa. Czyli przeciwprostokątną znaleźć jest bardzo łatwo, podpisujemy ją 2A. Natomiast ten trzeci, ostatni bok naprzeciwko kąta 60 stopni, czyli druga przyprostokątna, ma długość A pierwiastka z trzech. I tu też byłaby A pierwiastka z trzech. Jeżeli nauczysz się rozpoznawać te boki w ten sposób, naprzeciwko jakich kątów się znajdują, to nieważne jak odwrócony trójkąt będziesz miał, zawsze podpiszesz to właściwie. Wróćmy teraz do polecenia. Wiemy, że ten trójkąt ma dłuższą przyprostokątną równą 12. Jak już wiemy, dłuższa przyprostokątna to jest u nas właśnie ta, która ma długość A pierwiastka z 3 i polecenie mówi, że ona ma długość 12. Czyli piszemy, że 12 równa się A pierwiastka z 3. Naszym zadaniem jest policzenie obwodu trójkąta, czyli musisz znaleźć wszystkie pozostałe długości boków. Widzimy, że chcemy policzyć to A, prawda? Tego nam brakuje. Więc mamy równanie. A pierwiastek z 3 równa się 12. Celowo omijam tu jednostki, żeby łatwiej Ci się uczyło, żebyś skupił się tylko na liczbach. Chcemy policzyć A. Przy A znajduje się pierwiastek z 3. Musimy więc podzielić obustronnie przez pierwiastek z 3. I wychodzi nam, że A równa się 12 przez pierwiastek z 3. Znowu, podobnie jak w poprzednich zadaniach, w mianowniku mamy pierwiastek, czyli musimy usunąć niewymierność, mnożąc górę i dół razy pierwiastek z 3. I wychodzi nam wynik 12 pierwiastków z 3 przez 3. Dwunastkę i trójeczkę sobie skracamy i wychodzi 4 pierwiastki z 3. To jest nasze A. Czyli zobacz, już możesz podpisać podstawę tego trójkąta, że ona wynosi 4 pierwiastki z 3, a przeciwprostokątna naszego trójkąta ma 2 razy A, czyli 2 razy 4 pierwiastki z 3, a to jest 8 pierwiastków z 3. W ten sposób policzyliśmy wszystkie boki trójkąta, czyli możemy policzyć jego obwód. Obwód L równa się 12, dodać 4 pierwiastki z 3, dodać 8
pierwiastków z 3. Z tych liczb możemy dodać do siebie tylko 4 pierwiastki z 3 i 8 pierwiastków z 3, czyli 12 przepisujemy, dodać 12 pierwiastków z 3 i piszemy sobie na końcu jednostkę centymetry. Mam nadzieję, że rozumiesz to zadanie. Nie jest ono trudne, tutaj główną trudność stanowi dobre podpisanie boków naprzeciwko konkretnych kątów. Przejdźmy do drugiego trójkąta, liczy się go bardzo, bardzo podobnie. W kolejnym trójkącie mamy dane, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego równoramiennego ma długość 10 cm. Oblicz obwód trójkąta. Tak więc narysujmy sobie taki trójkąt prostokątny, równoramienny. Kąt prosty. Jeżeli trójkąt jest równoramienny, to również jego kąty są takie same. Skoro tu jest 90 stopni, to te kąty muszą być dopełnieniem do 180, czyli muszą mieć po 45 stopni. Czyli mamy ten drugi trójkąt, który jest na ściądze. U niego o wiele łatwiej będzie podpisać boki, bo obydwie przeciwprostokątne mają długość a, natomiast przeciwprostokątna ma długość a pierwiastka z 2. Ten trójkąt dobrze by było, gdyby kojarzył Ci się z połową kwadratu. Zobacz, możemy tutaj dorysować drugi taki trójkąt, identyczny, i powstanie kwadrat. I może jak pamiętasz z pierwszego zadania, długość przekątnej kwadratu to było a pierwiastka z 2, a przecież zobacz, to jest przekątna kwadratu, czyli to jest dokładnie to samo. Fajnie, żeby Ci się to kojarzyło, będzie Ci łatwiej to zapamiętać. Wróćmy do zadania. Przeciwprostokątna ma długość 10 cm. Przeciwprostokątna naprzeciwko kąta prostego to u nas ten bok i on ma długość 10 cm. No i znowu mamy taką sytuację, że nie mamy niestety a musimy go policzyć. Tak więc a pierwiastka z 2 równa się 10 cm. Chcemy mieć samo a, czyli musimy się pozbyć tego, co jest przy niewiadomej a. Dzielimy obustronnie przez pierwiastek 2. Wtedy mamy, że a równa się 10 przez pierwiastek z 2 i znowu trzeba usunąć niewymierność. Czyli mnożymy górę i dół razy pierwiastek z 2. Mamy 10 pierwiastków z 2 przez 2. Skracamy. I nasze a ma długość 5 pierwiastków z 2. Znowu musimy policzyć obwód trójkąta. Więc dodajemy 2 razy 5 pierwiastków z 2. Czyli dodajemy dwie przeciwprostokątne. Plus 10 to będzie 10 pierwiastków z 2. Plus 10 i piszemy jednostkę centymetrów. Kolejne zadanie. Tak jak mówiłam, skorzystamy tutaj z twierdzenia o środkowych w trójkącie. Ono jest rzadko używane na maturze, natomiast jeżeli chcesz mieć wysoki wynik, to fajnie, żeby żadne zadanie nie sprawiło Ci problemu, żeby nic Ci nie zaskoczyło, więc dobrze by było, gdybyś to twierdzenie znał. To twierdzenie mówi, że środkowe w każdym trójkącie przecinają się w jednym punkcie, który dzieli je w stosunku 2 do 1. Najpierw może wyjaśnijmy sobie, czym jest środkowa. Narysujemy jakiś trójkąt. Celowo rysuję taki trójkąt nierównoramienny, nierównoboczny, nieprostokątny. Podpiszmy sobie jego wierzchołki ABC. I środkowa jest to odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Czyli zobacz, gdybyśmy chcieli poprowadzić środkową od A, to musimy najpierw znaleźć środek odcinka BC i teraz odcinek od A do tego punktu, to jest właśnie środkowa. Zauważ, że ta środkowa nie musi wcale padać pod kątem prostym i często nie pada pod kątem prostym na bok. Jeżeli chcemy środkową poprowadzić z wierzchołka C, to również musimy znaleźć środek podstawy AB i łączymy środkową. Jeżeli chcemy poprowadzić środkową z wierzchołka B,
szukamy środek odcinka AC i prowadzimy sobie tą środkową. To jest punkt przecięcia się środkowych w trójkącie. Teraz wróćmy do zadania. Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie S, czyli ten punkcik nazwiemy sobie S. Długość środkowej opuszczonej na bok BC ma długość 12. Tu mamy bok BC, czyli długość tej środkowej, czyli to, ma długość 12. Nazwijmy sobie ten odcinek, może damy sobie tutaj punkt D i w danych zapiszmy sobie, że odcinek AD wynosi 12 cm. A my musimy policzyć długość odcinka AS, czyli ten odcinek. I teraz zobacz, jeżeli znasz to twierdzenie, że punkt S dzieli środkową AD na odcinki, które są w stosunku 2 do 1, to możemy napisać, że odcinek AS to jest 2x, natomiast odcinek SD ma długość x. Czyli zobacz, jest stosunek 2 do 1. 2x do 1x. I teraz odcinek AS i SD tworzą razem odcinek AD, który ma 12 cm. Więc zobacz, wychodzi tutaj bardzo łatwe równanie. AS plus SD równa się AD. A teraz podstawmy pod to nasze x i nasze długości. AS ma długość 2x plus SD, czyli plus x, równa się 12 cm. 2x plus x daje nam 3x. 3x równa się 12 cm. Dzielimy na 3, żeby policzyć x, i wychodzi nam, że x równa się 4 cm. W poleceniu napisane było, żeby policzyć długość odcinka AS, a AS to przecież 2x. Czyli piszemy sobie, że AS, długość AS, równa się 2 razy 4 cm, czyli długość AS ma 8 cm. W zasadzie bez tego twierdzenia byłoby Ci bardzo ciężko rozwiązać to zadanie, natomiast z tym twierdzeniem myślę, że nie stanowi ono większego problemu. Kolejny wzór i kolejne zadanie. Pan Adam pokonuje trasę z miasta A do miasta B w czasie T i ze średnią prędkością V. O ile procent musi zwiększyć prędkość, aby skrócić czas podróży o 20%? Są to zadania z drogą, prędkością i czasem. Przyda nam się tutaj wzór. S równa się V razy T, który jest na ściądze. Czyli zobacz, S to jest nasza droga i ona jest stała. Mamy wzór S równa się V razy T. I zobacz, co mamy w zadaniu. Pierwszy czas jego przejazdu to był T. Nazwijmy to sobie T1. I była jakaś średnia prędkość i było to V1. I teraz uwaga, czas podróży skraca się o 20%. Czyli możemy napisać, że nasze T2 równa się, skoro czas podróży skrócił się o 20%, no to wynosi 80% tego czasu, który był na początku. 80% w ułamku dziesiętnym zapisujemy jako 8 dziesiątych, więc możemy napisać, że T2, czyli drugi czas, to jest 8 dziesiątych czasu T1, który był potrzebny do przejechania trasy w pierwszą stronę. Musimy policzyć, ile wynosi nasze V2. Czyli nasza nowa prędkość. No jak się domyślamy, jeżeli czas podróży się skraca, no to prędkość musi być większa. Ale o ile większa? Zobacz.
Skorzystamy teraz ze wzoru na drogę, czyli S równa się V razy T. Wiemy, że droga musi być taka sama do przejechania, tak więc V1 razy T1 musi być równe V2, czyli tej drugiej prędkości, razy T2. Mam nadzieję, że to jest logiczne. Zobacz, wiemy, że nasze T2 jest równe 8 dziesiątych T1. Więc do tego równania, które napisaliśmy, zamiast T2 podstawmy sobie 8 dziesiątych T1. Czyli lewą stronę przepisujemy bez zmian. V1 razy T1 równa się V2 razy 8 dziesiątych T1. Zobacz, po obu stronach mamy T1, które możemy sobie skrócić lub jak wolisz podzielić obustronnie przez T1. I mamy równanie z samymi prędkościami. Prędkość pierwsza i prędkość druga. Przypomnijmy sobie, czego my szukamy. O ile procent musi zwiększyć prędkość, aby skrócić czas podróży o 20%. Tak więc chodzi nam o tą drugą prędkość, prawda? Pierwszą znamy, jest jakaś stała. Chodzi nam o drugą prędkość, czyli chcemy mieć wyznaczone V2. Przy V2 stoi 0,8, czyli 8 dziesiątych, więc przepiszmy sobie jeszcze raz to równanie. V1 równa się V2 razy 8 dziesiątych. Zapiszemy sobie to w ułamku zwykłym, będzie Ci lepiej. I teraz obustronnie dzielimy przez 8 dziesiątych. Jeżeli dzielimy przez ułamek zwykły, to musimy przemnożyć liczbę przez odwrotność. Czyli V1 razy 10 ósmych równa się V2. Odwróćmy to sobie. V2 równa się 10 ósmych, to po skróceniu 5 czwartych, czyli wychodzi, że V2 to jest 1,1 V1. Zobacz, mamy już prawie odpowiedź. Druga prędkość musi stanowić 1,1 prędkości początkowej. Czyli tak naprawdę ta druga prędkość zwiększyła się o 1,4, a 1,4 to ile procent? Jeżeli nie pamiętasz, to żeby ułamek zamienić na procent, musisz po prostu 1,4 pomnożyć razy 100%. 1,4 razy 100 to będzie 25%. I to będzie nasza odpowiedź. Prędkość musi zwiększyć się o 25%, aby skrócić czas podróży o 20%. Kolejne zadanie, które wytłumaczy nam ten skomplikowany wzór o procencie składanym. Najpierw może przeczytam Ci polecenie. Pan Kowalski złożył do banku 5000 zł na 3 lata na lokatę oprocentowaną 4% w skali roku. Oblicz, ile wyniosą odsetki po tym okresie, jeśli kapitalizacja jest półroczna, a od odsetek pobierany jest podatek w wysokości 19%. Spójrz teraz proszę na wzór na procent składany. Ja go tutaj przepiszę. KK równa się KP razy 1 dodać P przez K do potęgi K razy N. Mamy tutaj kilka różnych skrótów. I teraz wypiszmy sobie dane, jakie mamy z zadania. KP to jest kapitał początkowy. U nas kapitał początkowy wynosi 5000 zł. I tak też sobie napiszmy. KP równa się 5000 zł. Na 3 lata. Wzór mówi, że ilość lat to jest literka N. Więc napiszmy sobie N równa się 3. Lokata oprocentowana jest 4% w skali roku. We wzorze za oprocentowanie odpowiada literka P i to oprocentowanie zapiszmy sobie w ułamku dziesiętnym, czyli P równa się 4 setne, tak jak 4%.
Oblicz, ile wynoszą odsetki, jeśli kapitalizacja jest półroczna. Za kapitalizację odpowiada literka K. Jak to zapisać? Uwaga, K to jest ilość kapitalizacji odsetek w ciągu roku. Skoro kapitalizacja jest półroczna, no to co pół roku się kapitalizują odsetki? Czyli w ciągu roku taka operacja nastąpi dwa razy. Więc za K piszemy sobie 2. Jeżeli kapitalizacja byłaby kwartalna, no to wtedy nasze K wynosiłoby 4, bo są 4 kwartały w ciągu roku. Gdyby była miesięczna, no to 12, bo jest 12 miesięcy w ciągu roku. Mamy już wszystko, co chcemy, żeby podstawić pod wzór. Więc podstawiajmy. Kapitał końcowy równa się kapitał początkowy, czyli 5000. Znowu ominę złote, żeby nam się lepiej liczyło, żeby lepiej Ci się było uczyć. W nawiasie 1 dodać. Oprocentowanie, czyli 400 przez K równe 2. Do potęgi K, to jest to samo K, co było w mianowniku ułamka, czyli 2, razy ilość lat, czyli razy 3. Zobacz, zgodnie z kolejnością wykonywania działań, teraz się trzeba chwilkę skupić, najpierw wykonujemy to, co w nawiasie. Ale w nawiasie znowu masz dwa działania, masz tam dodawanie i dzielenie. Więc najpierw sobie zrobimy to dzielenie. 400 podzielić na 2 to są 200. Później w nawiasie mamy dodawanie. 1 cała plus 200 to jest po prostu 1 cała i 200. Czyli kapitał końcowy to jest 5000 razy 1 cała i 200. I ta liczba jest do potęgi 6. Jak pewnie się domyślasz? Teraz musimy wykonać potęgowanie, czyli potęgujemy 1 całą i 200 do potęgi 6. Na kalkulatorze wyszło mi, że jest to, już Ci zapisuję, 1,126124, więc jeszcze jakieś liczby. Tak przeważnie wychodzi w zadaniach z kapitalizacją. Przeważnie ten wynik zaokrąglać trzeba do złotych albo do groszy. Jeżeli tutaj nie ma informacji, do jakich jednostek zaokrąglamy ten wynik, to po prostu tak jak się zaokrągla w życiu. Są to pieniądze, więc najmniejszą jednostką, jaką mamy, są grosze i tak to po prostu zaokrąglimy. I teraz ten wynik, który nam wyszedł, mnożymy razy 5000. I wynik, jaki otrzymujemy, kapitał końcowy, to 5630 zł i 81 groszy. Jest to kapitał, który wypłacilibyśmy po 3 latach, ale uwaga, gdyby nie było podatku od odsetek. W zadaniu mamy napisane, że podatek od odsetek wynosi 19%. Czyli teraz uwaga, od samej kwoty odsetek musimy policzyć 19%. Ile wynoszą odsetki? No zobacz, wpłaciliśmy 5000 zł. Mamy 5630 i 81 groszy. Tak więc odsetki to jest ta kwota, która urosła ponad 5000 zł. Czyli nasze odsetki wynoszą 6630 zł i 81 groszy. I od tej kwoty musimy odjąć podatek 19%, czyli mnożymy to razy 0,19, żeby policzyć 19% podatku. W wyniku mnożenia razy 19 setnych otrzymujemy 119 zł i 85 groszy. To jest, uwaga, nasz podatek. A polecenie mówiło, oblicz, ile wyniosą odsetki, jeśli odliczymy ten podatek, tak? Czyli musimy teraz odjąć 630 zł
i 81 groszy. Odjąć 119 zł i 85 groszy. Jest to 510 zł i 96 groszy. Kolejne zadanie dziewiąte. Ile przekątnych ma dwunastokąt foremny? I to zadanie jest bardzo ciężkie do zrobienia bez wzoru, natomiast bajecznie proste, znając wzór. Zobacz, jeżeli znasz wzór, P równa się N razy w nawiasie N minus 3 przez 2, to wystarczy podstawić tylko wszystko pod wzór. Wiemy, że ilość boków w dwunastokącie, czyli literka N, wynosi 12, więc podstawiamy. P równa się 12 razy i w nawiasie 12 odjąć 3 przez 2. Dwunastka i dwójeczka możemy skrócić. 6 razy 9 przez 1 to będzie 54. I tyle przekątnych ma dwunastokąt foremny. Kolejne zadanie. Podaj miarę kąta wewnętrznego ośmiokąta foremnego. Kąt wewnętrzny to jest ten kąt, który masz na przykład w trójkącie, ten kąt w figurze, tak? Można policzyć to na piechotę, ale o wiele łatwiej jest to liczyć za pomocą wzoru. Mamy wzór, że alfa równa się n minus 2 razy 180 stopni przez n. Jeżeli nie podzieliłbyś tego wyniku przez n, to miałbyś poprzedni wzór, czyli sumę miar kątów wewnętrznych w wielokącie. Czasami też jest takie pytanie na maturze, więc musisz po prostu przeczytać, czy chodzi im o sumę kątów wszystkich, czy tylko miarę jednego kąta. Czyli podstawmy znowu wszystko pod wzór. Alfa równa się n minus 2, czyli 8 minus 2 razy 180 stopni przez n, czyli przez 8. 8 odjąć 2, czyli 6. 6 mnożysz razy 180, to jest 1080 i dzielisz to przez 8. 1080 podzielone na 8 to jest 135 stopni. Czyli miara każdego kąta w wielokącie, w ośmiokącie foremnym wynosi 135 stopni. Kolejne bardzo ważne zadanie, które jest jednym z pewniaków maturalnych, które zawsze pojawiają się na maturze podstawowej z matematyki, to zadanie w tym stylu. Podaj wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkty A i B. Do tego potrzebny Ci będzie wzór funkcji liniowej. On jest we wzorach maturalnych. Wzór funkcji liniowej to y równa się ax plus b. Żeby mieć ten wzór gotowy, potrzebujesz znać a, współczynnik kierunkowy, i b. I dlatego jest nam potrzebny kolejny wzór na współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty. Aby sobie ułatwić, podpisz sobie współrzędne punktu A jako x-owa współrzędna punktu A i y-owa współrzędna punktu A, natomiast w punkcie B x-owa współrzędna punktu B i y-owa współrzędna punktu B. Teraz możemy wszystko podstawiać pod wzór. Wzór przepiszę Ci jeszcze raz. A równa się yb minus ya przez xb minus xa. I podstawmy wszystko pod ten wzór. A równa się yb, czyli minus 4, odjąć ya, czyli minus 7, uwaga na dwa minusy, podzielić przez xb, czyli 3, minus xa, czyli minus 6, znowu mamy dwa minusy. Uwaga, dwa minusy obok siebie dają plus, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku.
Czyli mamy teraz działanie minus 4 dodać 7, czyli to jest 3 na plusie. 3 dodać 6 to jest 9. Nasz współczynnik A wychodzi, że jest równy 3 dziewiąte, czyli po skróceniu jest to 1 trzecia. Mamy już połowę zadania, obliczyliśmy współczynnik kierunkowy A. Musimy jeszcze policzyć B. Żeby policzyć B, podstawiamy najpierw A pod wzór, czyli podstawiamy naszą 1 trzecią w miejsce A. Czyli mamy wzór prostej, Y równa się 1 trzecia X dodać B. A teraz w miejsce X i Y wybieramy sobie współrzędne dowolnego punktu A lub B. Wybierzmy może B, jest mniej minusów i podstawmy go pod wzór. Zobacz, zamiast Y piszesz sobie minus 4 równa się 1 trzecia razy, a zamiast X piszesz 3 dodać B. Wykonujemy teraz te działania. Minus 4 równa się 1 trzecia razy 3 to jest 1 cała dodać B. Odejmujemy obustronnie jedynkę. Minus 5 równa się B. Czyli zobacz, masz już A, masz już B. Wszystko podstawiamy pod wzór i koniec zadania. Y równa się 1 trzecia X odjąć 5. Gdybyś podstawił zamiast punktu B punkt A, czyli współrzędne minus 6 i minus 7, wyszłoby Ci dokładnie to samo. Nieważne, który podstawimy punkt, zawsze wynik jest identyczny. Naucz się tego zadania, bo jest to jeden z pewniaków, także na pewno przyda Ci się ta wiedza na maturze. Kolejne zadanie, zadanie 12 i kolejny wzór. Dana jest funkcja kwadratowa f od x równa się 2 w nawiasie x minus 2 razy w nawiasie x plus 8. Podaj współrzędne wierzchołka funkcji. Jak może wiesz, w tablicach maturalnych masz wzory na p i q, czyli na współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej, z tym, że wierzchołek ma współrzędne p i q o takich wzorach. P równa się minus b przez 2a, natomiast q równa się minus delta przez 4a. Twoim zadaniem jest wyliczyć to p i q, tylko zobacz, w naszej postaci funkcji kwadratowej, jest to postać iloczynowa, nie mamy ani b, ani a. Nie mamy też gotowej delty, żeby wyliczyć q. Więc wyliczenie p i q w tym przypadku byłoby trochę pracochłonne, chyba że znamy wzory, które mamy właśnie na ściądze. Zobacz, nasz wzór mówi nam, że p to jest x1 plus x2 przez 2. Zajmijmy się najpierw p. x1 i x2 są to miejsca zerowe w funkcji kwadratowej. Czy łatwo policzymy te miejsca zerowe? Tak, jeżeli zauważysz, że jest to postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Jak liczymy wtedy miejsca zerowe? Przyrównujemy f od x do zera. 0 równa się 2, x minus 2 razy x plus 8. Z tego wynika, że x minus 2 równa się 0 i x plus 8 równa się 0. Przenosimy minus dwójeczkę na prawą stronę, zmieniamy znak, wychodzi nam, że x1 równa się 2, a x2 równa się minus 8. Zobacz, mamy już miejsca zerowe, więc możemy policzyć p. Współrzędna p wierzchołka to jest po prostu średnia arytmetyczna między miejscami zerowymi. Czyli za x1 podstawiamy 2, za x2 podstawiamy minus 8, dzielimy przez 2. 2 plus minus 8 to jest minus 6, przez 2 to jest minus 3. I to jest nasza pierwsza współrzędna wierzchołka funkcji kwadratowej. Żeby policzyć q, zobacz na ściągę, jest gotowy wzór. Q równa się f od p. Jak on działa? Wystarczy nasze wyliczone p, czyli minus trójkę, podstawić do wzoru f od x. Zobacz, f od minus 3 równa się do
tego wzoru, który mieliśmy na początku, wszędzie w miejsce x wystarczy podstawić minus 3. Spróbujmy. Równa się 2 i w nawiasie zamiast x piszemy minus 3 minus 2, zamykamy nawias. I w drugim nawiasie również zamiast x piszemy minus 3 plus 8. I wyliczamy. 2 razy minus 3 odjąć 2 to będzie minus 5 razy minus 3 plus 8, 5. 2 razy minus 5 minus 10 razy 5 minus 50. Czyli zobacz, mamy wyliczone P i Q, czyli mamy współrzędne wierzchołka funkcji. Nasz wierzchołek ma współrzędne minus 3 i minus 50. Myślę, że przy użyciu tych wzorów jest to o wiele, wiele szybsze niż liczenie delty, czyli tradycyjnymi metodami. I przechodzimy do ostatniego zadania, w którym wykorzystamy ostatni wzór, który mamy na naszej ściądze. Polecenie brzmi: oblicz błąd względny przybliżenia liczby 2 trzecie do 7 dziesiątych. Tego wzoru nie ma w tablicach maturalnych, więc musisz go się nauczyć na pamięć. Czasami na maturze jest jedno zadanie z wykorzystaniem tego wzoru, ale warto go umieć. Szkoda tego jednego punktu stracić. Tak więc wypiszmy sobie dane. Na ściądze masz napisane, że literka R oznacza wartość rzeczywistą, literka P to jest wartość przybliżona. Teraz trzeba odszyfrować, która z nich jest wartością rzeczywistą, a która jest wartością przybliżoną. Wartość rzeczywista to jest ta bardziej dokładna wartość, jeżeli nie wynika to z zadania. Zobacz, przybliżenie liczby 2 trzecie do 7 dziesiątych. Czyli 7 dziesiątych to jest już to przybliżenie, czyli wartość przybliżona. Napiszmy więc sobie, że P równa się 7 dziesiątych. Natomiast wartość rzeczywista, że równa jest 2 trzecie. Mając P i R, możemy wyliczyć błąd bezwzględny, którego potrzebujemy do wyliczenia błędu względnego, jak widzisz na wzorku. Błąd bezwzględny jest to wartość bezwzględna różnicy między wartością rzeczywistą a przybliżoną. Tak więc podstawmy sobie. Zamiast R podstawiamy sobie 2 trzecie, odjąć P, 7 dziesiątych, zapiszę to już w ułamku zwykłym, żeby łatwiej było odejmować. Aby odjąć ułamki zwykłe, sprowadzamy je do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla trójki i dziesiątki będzie 30, czyli pierwszy ułamek mnożę razy 10, górę i dół, a drugi razy 3, górę i dół. Czyli mamy 20 trzydziestych, odjąć 21 trzydziestych. 20 trzydziestych odjąć 21 trzydziestych to będzie minus 1 trzydziesta. Co robi wartość bezwzględna? Jak pewnie pamiętasz, wartość bezwzględna zawsze daje wynik dodatni. Czyli wartość bezwzględna z minus 1 trzydziestej to po prostu 1 trzydziesta. Mamy już błąd bezwzględny, czyli możemy zająć się liczeniem błędu względnego. Błąd względny liczymy ze wzoru błąd bezwzględny, dzielimy przez wartość rzeczywistą i mnożymy to razy 100%. Tak więc zamiast błędu bezwzględnego podstawiamy sobie 1 trzydziestą, dzielimy to przez 2 trzecie i mnożymy razy 100%. Żeby się pozbyć takiego brzydkiego ułamka piętrowego, musimy skorzystać z własności dzielenia ułamków zwykłych. Jak dzielimy ułamki zwykłe? Mnożymy przez odwrotność drugiego ułamka, czyli 1 trzydziesta zostaje bez zmian. Zamiast dzielenia, czyli zamiast tej kreski ułamkowej, piszemy sobie mnożenie i odwracamy drugi ułamek, czyli razy 3 drugie. Tak dzielimy ułamki zwykłe, tak żeby sobie przypomnieć. I przepisujemy razy 100%. To się równa, 30 i 3 się pięknie skracają,
Pamiętamy, że na skos możemy przy mnożeniu skracać. Tak więc mamy 1 dwudziestą razy 100%, a to będzie 5%. Tak więc nasz błąd względny tego przybliżenia wynosi idealnie 5%. Mam nadzieję, że podane przykłady pomogły Ci zrozumieć, kiedy możesz zastosować wzory ze ściągi. Pamiętaj, że możesz ją pobrać w formie PDF z mojej strony www.skutecznekorepetycje.com w zakładce do pobrania. Link znajduje się też w opisie pod filmem. Jeżeli podobają Ci się materiały, które udostępniam, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco informowany o kolejnych materiałach, które ułatwią Ci naukę matematyki. Dzięki za Twój czas i do usłyszenia w kolejnym filmie.